I dzień dobry, witam Was w kolejnym nagraniu, w którym to będziemy poruszać tak istotne kwestie, jak kwestie naszego życia, naszej higieny, naszego dostosowania się do czasów aktualnych, przeszłych, zaprzeszłych, przyszłych, przedprzyszłych. Aha. Nie, no ja tak nie mogę. No ja nie mogę w takim atmosferze. Możemy jeszcze raz? Możemy zrobić cięcie? Dziękuję bardzo Pani, ale ja nie wiem, czy ja się nadam do tego. No bo ja nie czuję. Jak ja mam robić coś, czego ja nie czuję? No, ja rozumiem, że płacicie, ale no chyba trochę za mało, tak? A, okej. Okay. Czyli to jest staż, tak? A to nie tak się umawialiśmy, proszę Pani. No, wynagrodzenie miało być większe, a to co tutaj to jest jakieś, to są żarty, bo chyba nieśmieszne, nie? A, ty. Okej, okay, dobra. Dobra. Wie Pani co, to może lepiej niech sama Pani sobie nagrywa te wszystkie, te gadania takie do ludzi, tak? Myśli Pani, że mi to sprawia przyjemność jakąkolwiek? A, że tak, niby że tak, tak? Mhm. A zastanawiała się Pani nad tym, co ja czuję może? Czy kiedyś Pani to dotknęło, tak? Zastanawiała się Pani? Ha, tak myślałem właśnie, tak właśnie myślałem. Taka jest ta branża, tak? Tata mi mówił, że lepiej się w to nie pakować, ale ja wolałem posłuchać mamy, bo mama zawsze miała rację, tak? I spróbowałem jednak. I chciałbym zobaczyć. Zobaczyć chciałbym, jak daleko mnie to wyniesie, na jakie morza. A Pani mi tutaj już daje taką małą żaglóweczkę. Proszę Pani, ja chciałem dostać jacht. A nie, to nawet nie jest katamaran. To nawet nie wiem, co to jest. To nawet kajakiem to bym tego bym nie nazwał. Kiedyś byłem na spływie kajakowym, wiem, jak wygląda kajak. To jest, proszę Pani, tratwa. Jak byłem mały, to lepsze z łódki ze styropianu budowałem. Takie na pilota, wie Pani. To jest po prostu żenada. To, co Pani tutaj mi pokazuje, to jest straszne. Ja mam na tym zbudować a napięcie, atmosferę mam, aha, ja mam sam o to mam zadbać, tak? Wszystko jest na mojej głowie, tak? No nie było tego w kontrakcie. Niech sobie Pani wyobrazi, że nie było tego w kontrakcie. Czytałem go 3. To nic, że nie mam prawnika, ale czytałem go sam. No sam, proszę Pani, go przeczytałem i co? I Pani teraz taka jest dla mnie. Naprawdę nie może mi Pani pomóc w tej sprawie. No jak to ma wyglądać? To ma być profesjonalne, półprofesjonalne, jakieś wskazówki. Mam tu opowiadać żarty czy anegdotki, no. No nie wiem, no jest to moja pierwsza audycja, tak? Skąd mogę wiedzieć? A, nie jest to... No ale jak to nie jest? No, jednym... No ale proszę... Dobra, to niech mi chodzi, że Pani da spróbować, tak? Okej. Okay. Ale jakiś skrypt, wie Pani, no kiedyś byłem w teatrze na próbie, grałem tam drzewo i dostałem skrypt. W której minucie mam się poruszać w lewo, wie Pani, no liśćmi kierowałem, liśćmi, byłem liśćmi drzewa, a teraz nagle jestem prezenterem w radiu jakimś, które nawet nie istnieje na dobrą sprawę, bo wszystko tutaj jest wymyślane na bieżąco, tego studia też w sumie nie ma, a Pani mi mówi, że ja mam się zająć, żeby to było profesjonalne. Jak to ma być profesjonalne, skoro nawet to studio jest nieprofesjonalne? Proszę Pani, wytłoczenia z jajek na ścianach. Rajstopa jakaś rozciągnięta przed mikrofonem. Ten mikrofon też chyba od słuchawek, kurczę. No jak... Proszę Pani, kiedyś jak grałem w komputer, w te gry komputerowe tutaj na multiplayer z kolegami, to miałem lepszy mikrofon niż to. To chyba słuchawkami mnie Pani nagrywa teraz. Ja mam teraz z tego robić profesjonalny show, tak? Profesjonalny widzi Pani? Jak to ma być profesjonalne, kiedy ja nawet literówki mówiąc robię, wie Pani? Pani była świadoma, kogo Pani zatrudnia, kiedy Pani do mnie dzwoniła? Czy Pani widziała moje portfolio wcześniej? Pani wiedziała, że grałem liście drzewa? To ja, proszę Pani, nie grałem głównej roli. To nie było wcale tak, jak Pani sobie myśli. To drzewo stało daleko w lesie, a przede mną były 4 inne drzewa. Ja byłem drzewem numer 17. Wyobrażę sobie to Pani. Drzewo numer 17. Ja nawet jak mogłem w drugą stronę tymi liśćmi wiać, to nie miało znaczenia. Nikt by nie zauważył. A teraz taką szansę dostałem od Pani, a Pani mi tą szansę zabiera, dając mi Pani tak... No ja rozumiem, że nie ma pieniędzy na lepsze studio, no ale moglibyśmy to jakoś przedyskutować, może ja bym coś zorganizował, nie wiem, jakąś zbiórkę byśmy zrobili, no wie Pani co, no jest mnóstwo możliwości, żeby jakoś teraz no nie dziwię się, że ludzie nie chcą już słuchać radia ani audycji, no ja sam nie słucham, a no to wie Pani co, no dobrze, może skoro tak to ma wszystko wyglądać, to spróbujemy nagrać jeszcze coś, a jeżeli to się nie uda, to po prostu zrezygnujemy, tak? No dobrze, okej, dobra, rozumiem.
No to ja poczekam. Do widzenia.